Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. Jak widzicie, jest dość słaba sytuacja, bo prowadzimy wojnę z dwoma naszymi wasalami, z dożą Ilią, pierwszym z Rostowa i z księciem starszym, pierwszym z Sarkiela. I przemyślałem sobie trochę tą całą sytuację i myślę, że jeśli nie damy rady, to damy Sarkielowi niepodległość. Jedynie i tak będziemy superpotężnym państwem i jedynie wtedy będziemy sobie fabrykować roszczenia na jego tereny. A tymczasem wracamy do gry. Ktoś się jeszcze chce buntować. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, jak się zbuntują, to tym ze Szwecji damy niepodległość. O, właśnie. Ty, proponuj pokój. Poddaj się, bo serio, nie interesują mnie tamte tereny. Papież Sabian II ekskomunikuje królowa Samolea I z Polska na żądanie książę Sulisław z Polska. Bardzo mi się to nie podoba. Nie! Dobra, Sarkiel... Kurczę, Sarkielowi damy niepodległość. My to sobie wszystko odbijemy. Wcześniej czy później. Aj! Mam nadzieję, że zdążą dojść nasze jednostki. Jest! O, pokonali nas. Nie! Dobra. Nasz wróg nie żyje. O, to świetnie. 1+. Dobra, zbieramy znowu całe wojsko. Nie jest go jakoś dużo strasznie. I musimy iść na Twer. Zbierzmy się może tutaj. O Boże, uciekajcie stąd, co? Dobra, Gruje staje się miejscem powstania chłopskiego, ale to mnie nie za bardzo w tym momencie interesuje. Szybciej mnie interesuje tutaj, co się dzieje. Dobra. Musimy się przenieść tutaj szybko. Nie mamy kanclerza. I nie mamy zarządcy majątku. Już to jest wszystko ustanowione. Złota Orda z kimś walczy. Z... Święta Wojna Oczywa. Okej. Więc tego jeszcze nie możemy. Księstwo Nowogród Siewierski. Stwórz. Okej. I do kogo należy Nowogród... Do kogo należy? No, nie tutaj. Tutaj. Do Smoleńska. Dobra, to... To damy to. Jaką ty masz o nas opinię? Całkiem niezłą. A ty? Trochę gorszą, to tobie damy. Księstwo Nowogród Siewierski, proszę. Może byśmy jakieś prawa pozmieniali? Minimalny, a w Litwie też mamy minimalny, więc tutaj za dużo nie zrobimy. Dlaczego Sarkiel cały czas jest niby naszym wrogiem? Może wezwał ich na pomoc, co? Tak myślałem, dobra. No cóż.
Dziecko potrzebuje opiekuna. Księżniczka scholastyka. Nie wiem, czy będę dawał. Raczej nie. Raczej nie będę dawał znowu kobiety na tron, bo to się źle skończyło. O, Daniel! Tak, i to jest, kurczę, pretendent. Dobrze, damy Daniela, który się ledwo urodził. Daniel. Tu jesteś. Tutaj też go nominujemy. Daniel, proszę. Weźmiemy to. Nie! Dobra, poddamy im się też. My sobie to wszystko odbijemy. Spokojnie. To jeszcze wszystko będzie nasze. Dobra, Chłynów. Kim ty jesteś? O, mogę cię zaatakować. Mamy jakiś zaciąg? Nie mamy żadnego zaciągu. Święta wojna Chłynów, dawaj. Musimy jak najszybciej załatwić wszystkie te wojny, żeby zdobyć trochę poparcia wśród naszych wasali. O, i widzę, że Moskwa się też odłączyła. Dobra, dawać. Coś tam kliknąłem, nie zdążyłem przeczytać. O Jezu, dobra. Dyplomacja. Intrygi najpierw. Gdzie to jest? Aha, najpierw tobie. I ona pewnie już ma tam jakiegoś typka. Nie masz żadnego. Nie wiem, czemu nie chcesz ten. Wyślij dar może. Nie, nie stać nas. Nie będę ci wysyłał. Dobra. Ta nam wybaczyła. A my znowu jesteśmy w ciąży, słodko. I teraz atakujemy. O, dobra, mamy 100%, świetne. Proponuj pokój, tak. Okej, to jest nasze... 12k żołnierzy mamy. I ktoś chce się buntować. Szwecja i ten Pedzio z Itilu. Widzę, że Sarkil jednak dostaje w ciry od naszych, więc słodko. O Moskwę będziemy się bić. Od razu wypowiedz wojnę tam. Jak najszybciej to zrobimy. ...45% na cechę dobroci i zdobywamy tą oto cechę. Może jeszcze nie będzie tak źle, bo jakby nie patrzeć... ...mamy coraz więcej wojska. Mamy coraz więcej wojska, zdobywamy jakieś tam ziemie. Może to jednak jeszcze nie będzie tak źle z nami. Jeszcze może odbijemy Twer. Sarkiel. Jeszcze trochę będziemy musieli na to poczekać. A, skończyła się wojna. No cóż. Takie życie.
Zastanówmy się jedynie, co byśmy mogli... Książę Sulisław... Wyślij dar. Jezu, ile oni chcą tych pieniędzy? Weźmy, pozbądźmy się chociaż... Powstań. Księżniczka z Scholastyka... coś tam z negocjatorem dostała, widziałem. Charyzmatyczny negocjator, o, dokładnie tak. Okej, są pokonani. Okej. Więc tu pyk. Niemcy się rozpadły. Więc gdzie by trzeba było szukać wsparcia? U Norwegów? Może na razie nie. U Francuzów? Francuzi są dość daleko, może tutaj u Węgrów? Dziecko. Nie wiem, nie wiem. Coś się z tym jeszcze wykombinuje, moi drodzy. Na razie będziemy tutaj próbować nie dać się zepchnąć ze stołka. Kolejne dziecko, mój Boże, dobra. Wyślemy na Itil. Dobra, zatokujemy ich. I zrobimy zryszczenia de jure, dzięki czemu trochę bardziej nas będzie lubił ten koleś. Jak dla niego zdobędziemy ten manycz. Tylko musimy to zrobić szybko. Okej, zdobyliśmy to. Świetnie. Wojsko, pyk. No i chyba nas zaczynają trochę lubić, z tego co widzę. Ci jeszcze prowadzą tą wojnę, teraz kim? Abchalski zryw o niepodległość. Aha, tutaj. A tutaj kto rządzi? Rosyjka. Prawosławia. Czy tobie mogę wypowiedzieć? Oczywiście, że mogę. Waźmia i otwer. Wszystkie roszczenia. Ile mamy wojska? 20k. Dobra. Itil. Tak myślałem. No dobra, weźmiemy wojsko, pobawimy się z nimi trochę. To było do przewidzenia, szczerze mówiąc. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Kolejny mężczyzna. Coś tu się pozmieniało, widzę chyba. O, świetnie, Mazowsze. Mazowsze dołączył. Dołączyło do wojny po jego stronie, widzę. Zobaczymy, kogo my tu mamy. Aha, mistrz szpiegów umarł. I bierzemy wezwanie tutaj. Niestety nam nie pomogą. O co my się bijemy? Wojna o Polskę. O, to nie możemy dać się pokonać. Musimy napierdzielać. Stracimy tytuł, jeśli nie wygramy tej wojny. Dobra. Kolejne wojska nadchodzą. Dobra, atakujemy. Pyk. Minus 1% mamy. Nie podoba mi się to bardzo. Dobra. Więcej wojska, najemnicy. Weźmiemy tych. Będziemy
totalnie skasowani po tej wojnie. Przynajmniej zaciąg wasalny nie rośnie, jak jesteśmy na wojnie. Dawać, dawać. Okej. Minus 4%, no jak pragnę zdrowia. Oni nam tam pewnie tak przyjmują. Chociaż... nie. Nie wiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. Dobra, idą już nasi tutaj... tutaj nas przejmują, widzę. Tak ostro. Dobra, idziemy na nich. Nie możemy się poddać, bo to jest wojna o Polskę. Okej, zostali pokonani. Dobra. Pyk, pyk. Dobra, poszło. 4% do przodu. Nie podoba mi się to. Co? Nie wierzę. A już tak dobrze było. Nie wierzę. Obawiam się, moi drodzy, że to chyba będzie koniec. Koniec tej serii. Wszyscy wasale się przeciwko nam buntują. Jest... o Boże, zapomniałem, że mamy jedną... jedną możliwość. 14% szans na powodzenie i 62% szans na to, że zostaniemy wykryci. Obawiam się, że nie mamy innego wyjścia. Jest! Jest! Oh shit! No normalnie. Normalnie nie wierzę. Okej. 27 000 żołnierzy. Zabiliśmy naszego wroga, czyli wojna się skończyła. Aż się muszę napić.